Marcin Andrzejek pisze, że twoje myślenie o nowej polityce, twój nacisk na serce ruchu ustąpił miejsca liczbom, mandatom, słupkom sondażowym. Wspieram PL od dawna, także finansowo, ale smutno mi, kiedy patrzę, w którą stronę ten projekt zmierza. Coraz bardziej jesteśmy podobni do wszystkich pozostałych partii. Nie wiem, Marcin, w czym masz to poczucie, że jesteśmy podobni do wszystkich pozostałych partii, natomiast wiesz, czym zajmuje się partia. Partia to nie jest stowarzyszenie. Partia to nie jest think tank. Think tank zajmuje się pisaniem ekspertyz, stowarzyszenie zajmuje się rewelacyjną, fantastyczną działalnością społeczną i od początku mówiliśmy, że to ono jest sercem naszego ruchu. Naszą checklistą, naszym sumieniem, naszym punktem odniesienia, dlatego wszyscy z nas będą musieli przynieść zaświadczenie o wolontariacie, jeżeli będą chcieli kandydować, czy to w stowarzyszeniu, czy w innym miejscu, będą chcieli kandydować do Sejmu, czy do innych, będą musieli pokazać, że sercem się widzieli. Głowa to think tank, serce to stowarzyszenie, ale partia to ręce. Ręce mają robić. Narzędziem robienia tych rzeczy, które serce poczuje, a głowa wymyśli, jest partia, a ona uczestniczy w grze politycznej. To nie jest tak, że wszyscy biegną sprint albo bieg na 500 metrów, a my możemy powiedzieć, będziemy nową jakością wprowadzając na te bieżnie balet. Bo wtedy potykają się o nas, poprzewracają, zawody zostaną przerwane, my nic nie osiągniemy, nic nie wygramy, bo gramy nie w tej konkurencji. To jest określona gra, w niej się liczą mandaty i słupki sondażowe. Dlaczego się liczą mandaty? Dlatego się liczą, że one powiedzą nam, jaki będziemy mieli wpływ na rzeczywistość, którą poczuło serce, a wymyśliła głowa. Tak jest w demokracji. Mamy oczywiście przywilej i wolność powiedzieć, nie interesuje nas to. Tylko jaki wtedy będzie efekt i uzysk ostatnich 3 lat morderczej roboty nas wszystkich? Jaki będzie uzysk? Taki, że przez kolejne 4 lata będziemy patrzeć, jak ci złodzieje demolują państwo, a my będziemy siedzieć tu w poczuciu moralnej wyższości, nadal na to pozwalając? Ja się na to nie zgadzam. Partia ma swoją logikę, jest maszyną polityczną do budowania wpływu i siły politycznej. Natomiast my nie zapominamy o naszym sercu. Ja nadal jestem też przewodniczącym stowarzyszenia. Stowarzyszenie zrobi wszystko, żeby się rozwijało. Jest think tank, który się rozwija i który gromadzi coraz więcej ekspertów. Każdy ma swoje zadania, uzupełniamy się tutaj. A o nowej polityce nie przestajemy mówić. Nie zrezygnowaliśmy ani z jednego słowa naszych programów i nawet jeżeli będziemy rządzić kiedyś z partnerami albo iść do wyboru z partnerami, którzy mają inne zdania w różnych kwestiach, my tego zdania nie zmienimy. W sprawie spółek Skarbu Państwa, w sprawie sposobu myślenia o polityce, bo w wielu szczegółowych rzeczach się zgodzimy. W sposobie myślenia o mediach publicznych, w tym, że na naszych listach, jako nasi kandydaci, 99% ludzi to będą ludzie, którzy w polityce do tej pory nie byli. To wszystko jest wciąż aktualne, nic się tu nie zmieni. Natomiast dzisiaj gramy w określoną grę. To jest, zapisaliśmy się do gry politycznej, nie tylko eksperckiej, nie tylko obywatelsko-wolontaryjnej i musimy być konsekwentni.